Moje zbawienie będzie trwać wiecznie. Słuchajcie mnie. Księga Izajasza, 51 rozdział, 6 do 7 wersetu. Można zadać sobie pytanie, co to znaczy spojrzeć śmierci w oczy. I tutaj posłuży nam do ilustracji tego wersetu historia, która właśnie opisuje taką sytuację, w której można mówić o spojrzeniu w śmierci w oczy. Wybuch był tak gwałtowny, że wstrząsnął całą okolicę. Opowiadający o tym zdarzeniu mówił następująco. Pamiętam huk eksplozji i nieodpartą siłę, która rzuciła mnie na ziemię. Obudziłem się w szpitalu z głową pełną powbijanych szkieł, oszołomiony i osłabiony. Do wypadku doszło w Belfaście. Nastąpiła eksplozja bomby w samochodzie dostawczym. Ja jednak wciąż żyłem i praktycznie nie doznałem większych obrażeń, mimo że było wiele ofiar śmiertelnych. Zdałem sobie sprawę, że znalazłem się o włos od śmierci. Jednak z jednej strony myśl ta przerażała, chociaż tak właściwie patrząc wstecz, nie odczuwałem strachu. Działo się tak, ponieważ byłem absolutnie pewien, że gdybym umarł, wszystko byłoby dobrze. Przebywałbym już z Chrystusem w niebie. Świadomość ta napełniła moje serce głębokim pokojem. Nikomu nie życzę, żeby tak blisko otarł się o śmierć. Jestem jednak pewien, że takie doświadczenie może przysłużyć się do zmiany priorytetów i skupienia się na najważniejszych pytaniach. Jaka kotwica łączy mnie z moją przyszłością po śmierci? Ile warte jest moje życie w świetle wieczności? Oto kilka przekonań ludzi wierzących opisanych w Biblii, które również podzielam. Ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Uwolniony od swojego ciała będę oglądał Boga. Joba 19, rozdział 25, werset do 26. Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Rzymian 8, rozdział 28, werset. Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Księga Joba, 42 werset, werset drugi. 42 rozdział, przepraszam, werset drugi. Wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 12 werset. A jak jest z tobą? Czy uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa i masz pewność, że gdybyś zginął, umarł, to znalazłbyś się w niebie, na które nie zasłużyłeś? A jeśli nie jesteś tego pewien, to znalazłbyś się być może w piekle, na które zasłużyłeś. Uwierz w Pana Jezusa, a wtedy będziesz pewien, że znajdziesz się w niebie, na które nie zasłużyłeś, gdyż zbawienie jest z łaski niezależnie od uczynków. Na podstawie wiary w Pana Jezusa Chrystusa, na podstawie tego, że Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkie grzechy wszystkich ludzi na drzewie krzyża. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.